GTA wróciło! Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i znowu Super Lama wróciła, tylko mam nadzieję tym razem już na dobre, ale wybaczcie, że tak kurczę, jakoś tak matwany jestem w swoim mówieniu teraz na początku już, ale widzicie, dzieje się dużo, jak to w GTA zazwyczaj bywa, dobra, nie, troszeczkę się wycofam, trzeba się chociaż przywitać, ja jestem Piechol, GTA Online przed wami, seria mam nadzieję wróciła na kanał, ale właśnie teraz już na samym początku, to trzeba zaanonsować, challenge z napadami, failed! Po prostu, nie będę się bawił dalej w napady, zbyt ciężko zagrać w jednym momencie wszystkich członków ekipy, żeby nie trafić na jakiegoś gracza, który po prostu no, nie daje rady i przez którego wtapiamy później całe napady, jak ten ze świeciarką chociażby. Więc od teraz challenge wróciły już oficjalnie, więc czekam na wasze propozycje w komentarzach. Tylko jeszcze przypomnę zasady. Challenge mają być takie, które A. da się wykonać, B. da się wykonać w jednym odcinku. I C, którym bym podołał. Najlepiej takie, żeby się dostosowali ich poziom trudności do moich umiejętności. Co? Coś nowego? Wrogie przejęcie powstrzymały realizację The Geek Group przed dostarczeniem walizki. Gdzie oni są? Walizkę widzę na mapie. Tam, w drugim kierunku zupełnie. Nie, no dobra, kochani, czemu tak długo mnie nie było? Czemu GTA tak rzadko pojawiało się na kanale? No dobra, pojawiało się rzadko dlatego, że po prostu nie nagrywałem. A dlaczego nie nagrywałem? To jest już sprawa, którą trzeba wyjaśnić. No bardzo dużo się w moim życiu wydarzyło. Przez ostatnie pół roku i nawet troszeczkę dłużej już teraz. Przecież mamy już... Który dzień lutego? 24 dzień lutego 2016 roku. Kurde, z każdym rokiem coraz bliżej 30. A później będzie coraz bliżej 40 i tak do usranej śmierci. Nie, dobra, ale nie o tym miałem mówić. Takie tematy egzystencjalne to jeszcze nie teraz. Może później. Nie, ale po prostu co się działo u mnie? No, obroniłem tytuł magistra. Udało się po burzliwej przeprawie, naprawdę burzliwej przeprawie... I tygodniu prawie bez snu. I to totalnie bez snu. Autentycznie 4 dni totalnie bez zmrużenia oka. Tylko stukanie w klawiaturę, przeglądanie zasobów internetu, czytanie książek, no i praca pod tytułem Miejsce i obraz gier wideo w otaczającej nas rzeczywistości została napisana, przyjęta i obroniona na 5. Więc dobra. Tytuł jest, teraz przydałoby się jeszcze mieć co do garnka włożyć, a do tego potrzeba pieniędzy, więc też i praca się pojawiła. No akurat już teraz zdążyłem ją zmienić na inną i teraz tą inną raczej też będę zmieniał, bo nienormowane godziny pracy zbyt absorbują moją całą egzystencję po prostu i mam wolne tylko weekendy. Na weekendy dorabiam sobie na Game Docie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale taki portal traktujący o wszystkim związanym z gamingiem. Możecie zobaczyć tam moje teksty, a tak właśnie przeczytać. No ale zobaczyć też, bo przecież wyświetlają się na ekranie komputera. No i przy okazji, jeżeli już jesteśmy przy patrzeniu, przy używaniu narządu wzroku, no to moje aktualne... nie, dobra, akurat to jest nieprawda, wcale nie aktualne, ale jak najbardziej autentyczne zdjęcie tam się pojawia przy moich tekstach, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądam, to czego tutaj nie zrobię na kanale, zapewne przez długi, długi czas, no to może zajrzeć tam. No i przy okazji serduszka pod moimi artykułami też by się przydały, żeby szefostwo zobaczyło, że jestem wartościowym pisarzem i może warto mi płacić więcej. Nie wiesz, taki dobry grunt pod te negocjacje w kwestii podwyżki, jeżeli takowe się pojawią w przyszłości. Nie, ale ja bym mógł jeszcze na pisanie o grach zarabiać, no to już w ogóle, kochani, możecie liczyć wtedy na mega turbo regularne materiały. No i też jeszcze nowość, która się pojawiła w moim życiu, jeszcze co prawda niewykończona nowość, ale się pojawi na pewno w przeciągu najbliższych kilku miesięcy własny kąt, własne mieszkanie, więc teraz już nie będę musiał czekać na dogodną okazję do nagrywania, tylko będę mógł to robić, kiedy tylko mi się żywnie będzie podobało, więc tylko czekajcie na to z utęsknieniem, tak samo jak ja. Mieszkanie tylko muszę wykończyć jeszcze, no ale to wymaga finansów, no i właśnie stąd zasuwanie na 2 etaty praktycznie. No i mało materiałów na kanale, no ale spokojnie, spokojnie, jeszcze miesiąc, dwa. No i z mojego własnego, osobistego królestwa, bo inaczej interesuje mnie w całym mieszkaniu, wiecie, kuchnia, łazienka, te sprawy, ale najbardziej interesuje mnie jedno pomieszczenie. Moje królestwo, moja pracownia, moje studio, tak właściwie. Ja już zaplanowane są nawet panele akustyczne na ścianie, żebym mógł drzeć papę nawet w środku nocy. Więc czy horrory, czy GTA, czy jakakolwiek inna gra, jak najbardziej do nagrania. O każdej porze dnia i nocy. No, chyba że na panele akustyczne nie dadzą rady z moim głosem.
bo jest troszeczkę donośny, no ale zobaczymy, czy sąsiedzi będą często dzwonić pod 112 i przyprawiać mnie o niespodziewane wizyty panów w niebieskich mundurach. Takich właśnie jak mnie tutaj gonią. Tylko mam nadzieję, że ci polscy nie będą starali się mnie zastrzelić. No dobra. Więc kochani, tyle z nowości, tyle z, powiedzmy, z update'u, co u mnie. A teraz wypadałoby właśnie wrócić do tego, co na kanale. No planuję powrócić na grubasie z challenge'ami w GTA Online. Po prostu same challenge'e w GTA, już nie zajmować się w ogóle sferą fabularną, bo zresztą i tak już ją odrzuciłem w kąt. Dwa razy nie będę się pochylał nad tym samym, jak tutaj nowe gry się pojawiają, ale odnośnie tego, że teraz challenge'e są w fazie, powiedzmy, przejściowej, czyli jeszcze takowych nie mam od was, bo challenge z napadami sfejlowałem, ok, ale po prostu sfejlowałem na własne życzenie. Bo podejrzewam, że gdybym wystarczająco dużo czasu poświęcił i się tym porządnie zajął, to dałoby radę go zrobić, ale no niestety. Zgranie ekipy, czekanie, no inaczej, czekanie nie jest mi w smak teraz, jak zapewne nie jest smak też wam. Chyba lepiej by było, aby materiały z GTA pojawiały się częściej i szybciej, prawda? niż do tej pory. Jak wróci znowu regularność, to będziecie mogli już znowu opowiadać swoim znajomym, że jest kanał na YouTubie, który warto zasubskrybować. Dobra, moment. Kto mnie tutaj próbuje zabić? Ty! Już nie? Ty! Już na pewno nie, ale ty! A to właściwie wy, bo jeszcze tam gdzieś pilot jest. Na pewno, nie, dobra. Jakiś pojazd by mi się przydał. Nie, ale jeszcze odnośnie tego, co na kanale. No skoro teraz czekam na wasze propozycje challenge w komentarzach. No i przypominam znowu o lajkowaniu tych challenge, bo tym się będę też kierował, wybierając. No ale powiedzmy, że pod tym konkretnym filmem wszystkie challenge będą wzięte pod uwagę, niezależnie od ilości łapek. Tylko pamiętajcie, trzymajcie się kryteriów, kurde! Jak ja się chciałem trzymać tego pociągu, no dobra. To się nie udało, ale może, jeżeli mnie nie zabiją, kurde, dobra. Inaczej, to się nie uda na pewno, pociąg odjechał. Ta szansa również wraz z nim. Ej, no dobra, ale przejdź mi tu lamo, no kurde! Nie zamieszaj się teraz, kiedy mamy parę metrów przewagi nad policjantami, kurde, już tutaj stoją. Ej, ale dobra, ale to jest pojazd, który można ewentualnie przejąć, jeżeli uda mi się kierowcę z pasażerem załatwić. No, widzieliście, a nawet się turlałem już, żeby tylko nie dostać tego strzała. No ale policjant Sokole Oko oczywiście musiał dobrze tym razem przymierzyć. Nie, ale dobra, skoro czekam na wasze challenge, więc teraz na kanale, oprócz tego materiału, bo sesja nagraniowa się pojawiła, pojawią się jeszcze dwie gry, w które aktualnie po prostu gramy. Jeszcze nie będę się pochylał nad Far Cry'em, Game of Thrones i innymi seriami, które są rozpoczęte, a nie skończone. Po prostu wrzucę sobie na szybko trzy materiały dla was, nagram i zobaczymy, czy wam przypadną do gustu. No dobra, uchylę rąbkę tajemnicy, będzie to Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain i Rocket League, bo tam już moim zdaniem doszedłem do pewnego stopnia mistrzostwa. Więc warto to pokazać, warto to udokumentować, może jakaś epicka akcja się trafi. Nie, dobra, ale jeszcze trzeba coś zrobić w tym odcinku. Dużo nowych rzeczy, na przykład tryb adwersarza, więc czemu nie? To w wiadomościach? Nie, to 3000 tylko. Czyli pewnie w wiadomościach? Nie, te... Kurde, w jakich wiadomościach? Tutaj miałeś być w listach akcji. Jest i Martin, dobra, zrobimy to. Zobaczymy, coś nowego. No dużo update'ów było w GTA, kiedy mnie nie było. No wszystkie ściągałem w miarę na bieżąco, no ale nie miałem okazji w nie grać, więc... Ej, moment, czy ja mam włączony mikrofon? Ej, tak, mam, przecież słuchawki podłączone do konsoli, headset drugi leży na ziemi, moment, bo trzeba to skorygować, raz, dwa. Tu. Dobra, pięknie, bo ja mam tendencję do ciągłego gadania, więc no niech inni nie będą zmuszani tego słuchać, kiedy tego nie chcą. Wy włączyliście filmik, z wami jest inna sprawa po prostu. Inaczej sprawy się mają. Ale dobra, mamy tylko dwóch. Ilu potrzebujemy tak właściwie? Wymaga ranga 1, gracz od 4 do 8. No kurde, jeszcze trochę. Włączmy równowagę drużynową, zatwierdźmy ustawienia, no i zacznijmy szukanie i wracam do was, kiedy coś z tego wyniknie. A mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, kochani, dołącza czwarte, a tu jestem troszeczkę w powijakach, jestem niegotowy. Papieros spalony dopiero w połowie. No dobra, noworoczne postanowienie przerzucenia się na elektronicznego troszeczkę nie poskutkowało jeszcze. Teraz palę hybrydowo. Kiedy mogę palić normalne, palę normalne, a gdzie nie mogę palić normalnych, palę elektrycznego. Nie, dobra, to się musi zmienić. Dobra, możemy grać? Tak, ale jeszcze przeczytajmy sobie opis. Do grobowej deski 1. Znajdź partnera i zostańcie ostatnią żywą parą w te walentynki. Aha, czyli część update'u walentynkowego. Otrzymuj premię do zdrowia za przebywanie w pobliżu twojego partnera lub eliminację przeciwników, zanim oni dopadną ciebie. Jeśli powiesz swojej walentynce, że wasza miłość jest po grób, to może to okazać się prawdą. Ci to zawsze mają dobre opisy. No dobra, pomarańczowy salut, jestem gotowy. Jeżeli nie mogę zmienić stroju,
Tylko kościół ma, kurde, kamizelkę, to chyba bardziej go chroni, ale ja też mam ukrytą pod smokingiem, czy tam pod marynarką. Smoking to raczej nie jest. Ale brakuje mi maski, kurde. Czy można to jakoś skorygować i to szybko? W ogóle jak tam zieloni? No tam jest przynajmniej mężczyzna i kobieta, my tu taką, no, nowoczesną parę pokazujemy. No ale to może być związek czysto platoniczny. Przede para kumpli. Bez ruchania. No, dobra. Tryb adwersarza do grubowej deski 1. Runda pierwsza, więc będziemy mieli więcej niż jedną rundę. Dobra, Tommy Gun w ręce. To jest dobra broń, zobaczymy co tu uda się zdziałać. Tylko przypominam, że dalej trzymam jeszcze między palcem środkowym a wskazującym szluga, więc no. Mogę gdzieś walnąć w ścianę albo wbiec tam, gdzie nie powinienem. Ale właśnie, mamy biegać razem, tak? Więc za to się dostaje jakieś dodatkowe punkty, premie, coś. Dobra, no to pozwól, że ja będę wyznaczał kierunek. A ty się po prostu mnie trzymaj. Dobra, chyba gościu złapał o co chodzi. Przytulmy się tu. Coś tu się dzieje? Nie. Ej, dobra, ale jakieś strzały padły gdzieś, skądś, jakoś coś. Może tam? Nie. Dobra, chodźmy. Koleś, idziesz za mną, nadążasz? Nie wiem, gdzie jest reszta, ale tutaj na pewno wysoko jest jakaś broń, którą warto podnieść. Co my tu mamy? Snajpa. Ciężka. Kurde, czemu nie? Ale gdzie są przeciwnicy? No to jest teraz ważniejsze pytanie. O kurde, już wiem! Wiem bardzo dobrze, gdzie są. No i dobrze strzelają nawet, to trzeba im przyznać. Nie wiem, czy wyciągnięcie ciężkiej snajpy by teraz nie podskutkowało lepszym bilansem. Cholera, dobra, ja się muszę przemieścić. Nieznacznie. Dobra, sorry kolo, musiałem się schować, żebyśmy tutaj nie zginęli przypadkiem. No. Aaa, wiedziałem, kurde. No ale to jest to celowanie z petem, nie, trzeba go rzucić. Tak samo jak całe palenie zresztą. Aha! No i super, przegraliśmy. Nie, to teraz faktycznie no nie mogę sobie pozwolić po prostu na kolejną porażkę, więc no. Aha, rozumiem, dwa zgony. A nie, jeden starczy, że zginie. Ło, to już typowo, trzeba gasić. Zdecydowanie, dobra. To nie są tanie rzeczy, więc trochę szkoda, no ale powiedzmy, dla mojego zdrowia i też dla powodzenia tej, kurde, śmierci. Nie no, do grobowej deski, prawda? Tak, powodzenie śmierci. No czy śmierć może być z powodzeniem? Tak, jeśli jest się Adolfem Hitlerem na przykład. Tak w okolicach 39, albo jeszcze lepiej trochę wcześniej. Dobra, a więc teraz tak, pełna spina i prosto w paszczę rekina. Nie no, kurde, rymy jak z blok ekipy, jawnie. Jak z kodeksu ulicy Spacona. Nie, dobra, koleś, tym razem już będę lepiej grał, więc naprawdę trzymaj się blisko i może to przeżyjemy. A jak to możemy przeżyć? No, zabijając wrogów, więc no, zapraszam. Szocik. No, szocik zawsze przydatny. Zwłaszcza na krótki dystans. Pytanie, gdzie jest reszta? Koleś, biegniesz za mną? Proszę cię, biegnij za mną, bo jak mnie tutaj samego dopadną, to mogę tego nie przeżyć. Dobra, ogólnie fajna muzyka w słuchawkach rozmierzmiewa. Taka, no, pasująca do okazji. Do sytuacji. No, tu jestem mega odsłonięty, oby mnie nikt nie wypatrzył. No, ale tu jest całkiem pokaźny zestaw broni. Dobra, co my tam mamy? O, dobra, tym już większy postrach będę siał. Ej, no, gdzie oni są? Cholera. Koleś, chodź tędy, spróbujemy tędy. To jesteśmy bardziej zasłonięci mimo wszystko. Cholera, dobra, ale gdzie oni są? No ja chcę się wychylać, żeby nie zostać, kurde, rozprutym jak sito, no ale... Chyba trzeba będzie coś wywabić wilka z lasu. Kurde, oni na pewno gdzieś się ukrywają. Czają bazę. Ej, ale dobra, jeszcze raz shoti. No nie mówcie, że w tym samym miejscu próbujecie się chować. To by było mega turbo słabe. Kurde, ale przydałoby się, aby było troszeczkę jaśniej. Ej, dobra, są. Koleś ich znalazł. Dobra, czy ja mam snajper? Nie w tej rundzie, niestety. No, wychyl się tylko. No, wychyla się jak może. No, kurde, nie tak, piechol, nie tak. No kogoś tam trafiłem, ale dobra, właśnie chyba można się przegrupować delikatnie.
Ej, nie, czy oni kurde mają kamizelki kulkoodporne, bo ja naprawdę mam wrażenie, że trafiam. I to trafiam w miarę celnie. Kurde, czemu oni nie giną? No przecież, no właśnie. Zieloni skończeni. Seria w głowę poskutkowała. Tak jest, dobra, 1-1. Jeszcze jest to wszystko do zrobienia. Ale widzicie to spojrzenie Superlamy. On jest znużony tym wszystkim. Co to dla niego? To jest chleb powszedni po prostu. Kurde. Ale dobra, na jakieś punkty reputacji wpadną. Może się uda kiedyś dobić do tej setnej rangi. Dobra, następna runda. No właśnie, tylko do ilu zwycięstw tu się gra? Do dwóch? Jeżeli tak, to może być ostatnia. Jeżeli nie, no to zobaczymy, co będzie dalej. No chyba, że do 10 zdobytych punktów, to będziemy się szukać jak szaleńcy. Dobra, ale spokojnie, koleś. Widzisz, czy można na mnie polegać, więc trzymaj się blisko i damy radę. No nie ma sensu się przytulać już tak od razu. Przecież oni są gdzieś daleko na pewno. Ale tym razem podniosę snajpy, bo jeden celny headshot tutaj może naprawdę wiele zmienić. Ale dobra, mam wrażenie, że jestem oficjalnie już po ich stronie po prostu. Ej. No kurde. No nie powiem, ale szybko zostali wypatrzeni. Może to jest dobry moment, żeby Shotego wziąć w łapę. Koleś, wykończ go! No kurde, tak się to robi shotgunem. Piękna sprawa. Kolejny punkt. Czyżby koniec? Gdzieś ja sobie przeskoczył. Ej, no to on ma zawsze takie znużone spojrzenie, czy po prostu tak patrzy spod byka. Albo spod klopa. Nie wiem, jeżeli ktoś kiedyś był na libacji alkoholowej i miał tą wątpliwą przyjemność spróbować pieczę nad żygającą osobą, no to wie, jak wygląda to spojrzenie z nadmuszli klozetowej. Dobra, czyli jedna do dwóch tylko. Dobra, kochani, ale serio, w tym miejscu ja skończę ten odcinek, przesiadam się na GTA... kończę GTA, przesiadam się na MGS-a, jak już. No chyba, że jedziemy dalej i to wcale nie był koniec. 7390 to nie jest dużo w sumie. Nie, wiecie co? Serio. W tym momencie skończmy. Ja czekam na wasze challenge w komentarzach. Jak zwykle, jeżeli możecie, jeżeli macie tę sposobność, jeżeli nie urwało wam rąk i możecie kliknąć na kciuk wyciągnięty w górę, to jak najbardziej proszę, zróbcie to. Bardzo mnie to ucieszy. A tymczasem ja się żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.